Szósty rozdział zbudowany jest można powiedzieć w, z powodu dwóch, znaczy w kontekście takich dwóch pytań. Pierwsze już omówiliśmy w tym naszym poprzednim spotkaniu. Tu apostoł Paweł pyta, 6:1. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Teraz zaczyna no, z pytania, które. Które może być bliskie wielu naszym znajomym, kiedy z nimi mów, mówimy im Ewangelię, dzielimy się Ewangelią z nimi. Kiedy ktoś zrozumie wielkość daru Chrystusa i że będzie miał, gdyby zawołał do Chrystusa, przebaczone wszystkie grzechy, to mówi: No to jak? To ja już teraz będę mógł tak ogrzeszyć, już wszystko mam do przodu, na, na zaś przebaczone? No dokładnie. Podobne pytanie zadają tutaj pewnie gdzieś, czy w listach, czy, czy słyszał o tym, albo zakłada, że mogą takie pytania zadawać, znając reakcję ludzi na Ewangelię, dlatego też i stawia to pytanie i udziela na nie odpowiedzi. Cóż wtedy? Czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Czy że już... Jesteśmy ułaskawieni, jesteśmy pod łaską, czyli jesteśmy ułaskawieni przed, przez Boga. Zobaczcie, że no, apostoł Paweł właśnie tak rozumiał Ewangelię, że człowiek, który zostaje zbawiony, zostaje zbawiony na zawsze, raz na zawsze, koniec. Ja? Czyli, że on rzeczywiście ma przebaczone wszystkie nawet przyszłe grzechy. No i teraz, jeśli ktoś tylko teoretycznie to rozważa, to myśli sobie, no ty, no to już jak on ma przebaczone, no to chulej dusza, piekła nie ma. No tak. Cóż wtedy, czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską, i odpowiada, Przenigdy! Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będą dzięki, że Wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość Waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki Wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? O, tu warto zrobić pauzę. On mówi po ludzku do nich. Mówi, teraz przychodzi wam do głowy, no, macie już przebaczone wszystkie grzechy, no to, to będziemy grzeszyć se, a co? No dobra, a przypomnijcie sobie ten czas, kiedyście żyli w niewoli grzechu. Przypomnijcie sobie, jakież to korzyści odnieśliście z tego grzechu. Jak dobrze wam było, jak wspaniale i szczęśliwie wyglądało wasze życie. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek, taki, którego się teraz wstydzicie? Zobaczcie, jak prosto tłumaczy jak chłop krowie na miedzy. Jakiście mieli pożytek? Taki, którego się dziś wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ten werset 23 często też pokazujemy, tu on bardzo jasno zestawia to, co człowiek sam sobie nagrabił, bo tutaj to słowo zapłatą za grzech to można nawet powiedzieć z takiego terminologii żołnierskiej żołdem, czyli coś, co się jak psu buda należy. Sprawiedliwie, zasłużyliśmy, zapracowaliśmy na to. Albowiem zapłatą, czyli to, co się nam należy od Boga, to jest śmierć, wieczne oddzielenie od Boga. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. No ten rozdział. Przepraszam, nie rozdział, tylko ten fragment, który dzisiajśmy omawiali. On opisuje na przemian nasze stare i nowe życie, tak jak powiedziałem. Nie? Początek bardziej dotyczy starego życia, potem od mniej więcej 18-19 wersetu bardziej mówi o tym, co powinniśmy teraz robić, ale mówię, to się dość tutaj no, przenika. Co jeszcze, oprócz tego, co powiedziałem w trakcie czytania, możemy powiedzieć o grzechu? Tu dwa takie słowa trzeba by wyjaśnić. Po pierwsze, śmierć. Śmierć nie zawsze oznacza piekła, nie? Czy, czy tam jakiegoś utraty zbawienia, czy coś takiego. Śmierć przede wszystkim to jest oddzielenie i zawsze trzeba pytać, od czego lub od kogo jest to oddzielenie. W różnych kontekstach może to... Różne rzeczy oznaczać. Nie? To takie, taka ogólna uwaga o tym słowie śmierć, które, które się często dosyć pojawia, będziemy się zresztą jeszcze z nim później zmagać, z tym słowem. Także kiedy na przykład w 16 wersecie jest mowa czy to grzechu, ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości, nie? owszem, jeśli żyliśmy, kiedy żyliśmy w niewoli grzechu, no byliśmy skazani na śmierć. Ale teraz, kiedy nasze życie sami skierujemy ku, grzechu, ku grzechowi, też nas czeka śmierć, tylko nie w znaczeniu piekła, tylko w znaczeniu niszczenia, oddzielania się od życia Bożego. Nie? Że my sami rujnujemy swoje życie. Więcej na ten temat można zobaczyć w liście do Koryntian. To jest rozdział piąty. Zaraz pokażę Wam te wersety. Tam jest mowa właśnie o człowieku, o chrześcijaninie, który no, popełnia straszne grzechy, i oni. Tam tolerują to. Apostoł Paweł, w piąty rozdział, pierwszego do Koryntian, mówi: Gdy się zgromadzicie w imieniu pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą pana naszego Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański, czyli jego życie fizyczne y, będzie uległało degradacji będzie coraz dalej od życia bożego. Czyli pierwsze y, pamiętajcie przy tego typu trudnych tekstach teologicznych, że śmierć oznacza przede wszystkim oddzielenie, albo można być niszczenie i, i, drogę ku destrukcji. Jeszcze, jeszcze tak można by niekiedy defini definiować śmierć, czyli zniszczenie, śmierć jako zniszczenie, a niekiedy oznacza. Oddzielenie od Boga, bo kiedy w 23 czytamy, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, to tu oczywiście w kontekście tu jest życie wieczne, a tu jest śmierć. Zobaczcie, zapłatą za grzech jest śmierć, a darem łaski Boże jest życie wieczne. No to tu wiemy, że chodzi. Życie wieczne, jaka śmierć? Wieczna śmierć, nie? Czyli brak życia z Bogiem, nie? Tu definicja jest oczywista. W innych fragmentach musimy się troszeczkę gimnastykować. Drugie, drugie słowo, które też trzeba zawsze dość precyzyjnie patrzeć w jakim kontekście jest użyte, czy dokładnie w jakim aspekcie czasowym, czyli czy to już się stało, czy się dzieje, czy ma być w przyszłości. To jest słowo. Uświęcenie, albo tu użyte jest 22 werset, w poświęcenie. Nie? Ale tu nie chodzi o poświęcenie takie, że ktoś, wiecie, tam się poświęca dla dobra innych, tylko chodzi właśnie o uświęcenie. Czyli, bo z kolei świętość to oznacza przeznaczenie dla Boga. Nie? Święty to jest oddzielony od tego, co pospolite, a skierowany czy złączony z tym, co boskie święte, nie? Czyli idzie stąd były te naczynia święte i naczynia pospolite, nie? Czyli świętość to jest przy Bogu dla Boga. I świętość można powiedzieć najogólniej ja tylko tak można powiedzieć, grubą kreską rysuje te teologiczne pojęcia, a tu naprawdę wiele książek i wielu teologów, filozofów, biblistów no zjadło zęby. Także nie oczekujcie, że tu w ciągu 20 minut wszystkie mądrości przekażę. Chcę tylko pokazać pewien zarys, który ułatwia zrozumienie przy takim no, troszkę bardziej gruntownym czytaniu. Świętość więc w życiu chrześcijanina, czy uświęcenie i tak dalej trzy aspekty. Pierwszy to jest ten, który się dokonuje w chwili, kiedy zawołasz do Chrystusa. Najlepiej opisane jest to w liście do kolosan. w pierwszym rozdziale, gdzie opisana jest sytuacja, że w momencie kiedyśmy zawołali do Jezusa Chrystusa, z wiarą Ojciec wyrywa nas wtedy, czy wyrwał, bo tam już jest to, że to się stało, wyrwał nas z ciemności i przeniósł na zawsze do. Królestwa Jezusa Chrystusa, do królestwa światłości, czyli tak zwana pozycjonalna, czyli jak Bóg patrzy na mnie, święty czy niezbawiony grzesznik, to widzi mnie świętego dzięki krwi Chrystusa. To się zaczęło w momencie, w dniu mojego zbawienia i to już się nigdy nie skończy. Bóg zawsze, patrząc na mnie, patrzy przez ofiarę, czyli przez krew Jezusa Chrystusa, zawsze widzi mnie świętego. Nie? Drugi aspekt tego oddzielenia od zła dla Boga, w tym sensie jestem niewolnikiem Boga, należę na zawsze już do Boga. Drugi aspekt świętości to jest zmiana naszego życia, i tu ten pożytek w uświęceniu, tu ten aspekt jest użyty: że my zmieniamy, idąc za Chrystusem, pozwalając Duchowi Świętemu działać w nas, pozwalając by Kościół i słowo Boże w nas działały, zmieniamy się, czyli nasze życie staje się coraz bardziej podobne do życia Jezusa Chrystusa, czytaj, staje się coraz bardziej święte. Czyli tu jest ten aspekt Teraźniejszy, doświadczany przez nas, nie? że coraz mniej, jeśli idziemy ku dojrzałości w Chrystusie, coraz mniej grzechu, głupoty, tam jakieś błazenady, tracenia czasu tak, itd., a coraz więcej służby najbardziej wartościowej dla Chrystusa znajdziesz w życiu dojrzałego chrześcijanina. Nie? Oczywiście to niekoniecznie jest związane z czasem. Do tego jeszcze jest parę innych czynników. Dobry kościół, chęć i tak dalej. To no, oddzielne studium Biblii można by na ten temat robić, ale mówię, są starzy chrześcijanie, którzy są niemowlętami jeszcze ze względu na swoją głupotę, grzeszność. To apostoł Paweł mówił liście do Koryntian, że cieleśni jesteście. Autor listu do Hebrajczyków, który też razem studiowaliśmy. Dość wnikliwie przez poprzedni rok tam też mówi: no, ze względu na czas powinniście już wy nauczać innych, a teraz jeszcze raz trzeba was uczyć podstaw nauki chrześcijańskiej. I tam autor się, że tak powiem, bulwersuje, tym mąszania ich. No, to odsyłam. Te y, y, studia Biblii są też na naszym. Kanale, czyli drugi rodzaj świętości, czyli pierwsza świętość w oczach Boga, to już jest, to się wykonało, to już jesteśmy przez Boga uznani za świętych, i w tym sensie apostoł Paweł rozpoczynając wiele swoich listów, mówi do świętych tu i tam. Nie? No to właśnie, świętych dzięki krwi Chrystusa. Teraz zmieniamy nasze życie. Nie? To jest właśnie droga do świętości, czyli uświęcenie. Zmiana coraz mniej rzeczy pospolitych złych, a coraz więcej rzeczy bożych, które wydają owoc, tak jak te trzy pamiętacie rodzaje gleby, nie? Gleba żyzna to ta co oddaje ten plon stokrotny i tak dalej, nie? No i trzeci poziom świętości on rozpocznie się w niebie, kiedy już w ogóle nie będzie grzechu. Zniknie grzech z naszego życia i z naszego otoczenia. A grzechu już nie będzie. To w księdze Apokalipsy czytamy. Także kiedy te dwie dwa pojęcia, śmierć i uświęcenie zobaczycie w Biblii, to pamiętajcie, że to jest trochę wyższa szkoła jazdy, żeby domyśleć się, odczytać, jaki aspekt, czy śmierci, czy świętości jest w danym momencie użyty przez autora tekstu biblijnego.